Bol bolszewizm kontra kolektyw. W skrócie, bolszewizm to bandycki rozbój czekistowski. No tam, akurat, czekiści byli tam w Rosji, i tak dalej. Generalnie, jest to bandycki rozbój, bo i na Kubie, i tak dalej, były wiadomo, te rewolucje nie? bolszewickie, e który w sposób zbrojny. E Wręcz na zasadzie tak jakby puczu wojskowego, częściowo puczu wojskowego, bo tam już musi być maksymalnie zbrojne przejęcie, że część nawet ludzi z armii musi się do tego przyłączyć, żeby była odpowiednia ilość faktycznie uzbrojenia. Mafia, mimo wszystko aż takich uzbrojenia nie ma jak wojsko, no może nie każda, no ale z reguły, no już musi być totalnie zbrojne przejęcie. Bandyckie zbrojne przyjęcie władzy i wszelkich dóbr, pieniędzy, i tak dalej, Po prostu jesteś z nami, no to nawet tam możesz awansować jakieś stanowiska, dostać i tak i tak dalej. Nie z nami, to kula w łep, nie? I potem, jak już się to wszystko przejmie, to wszystkich się też pod, pod pistoletem trzyma. Na zasadzie tworzy się gdzieś podział elity, która tym wszystkim zarządza wykonawców czyli żołnierzyków, którzy podlegają tym olytom i praktycznie ludzi zniewolonych którzy żyją jak w kieracie pod prawie bronią bo granice zazwyczaj są też zamknięte no bo trzeba mieć niewolników do roboty, jakiejś czarnej, do brudnej roboty nie? no i faktycznie patrz teraz jeszcze kora północna czy coś to, to, to też Yy, tam są niby w stanie wojny, ale po prostu no, muszą mieć parobów niewolników do roboty do swojej debilnej gospodarki. Żadnej mm. zresztą gospodarki, żeby, no, żeby tam oni se mogli jakoś tam funkcjonować. Nie? Chociaż no, po prostu yy, to jest właśnie bolszewizm. W skrócie bardzo już teraz powiedziałem, jak to się ma do kolektywu w ogóle? Kolektyw, Kolektyw istnieje od setek milionów lat, jak nie od miliardów lat w Przyrodzie. W kolektywy tworzą różnego rodzaju właśnie owady, takie jak pszczoły, szerszenie, e, 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 mrówki, termity, stada gnu, potem co jeszcze? No, na pewno by się znalazło też wśród ryb, są takie duże, takie, takie mega, mega właśnie ławice. Nie? To są wszystko kolektywy. Tam przynależność do kolektywu to funkcjonuje od miliardów lat. Milionów na pewno. Przywilejem jest bycie w kolektywie. Tam nie ma e, żołnierzyków z karabinami na, około, na, na, na granicach, którzy nie pilnują granic przeciwko najeździe, tylko pilnują swoich, żeby nie mogli się wydostać z kraju, nie? z tej niewoli. A więc e, w kolektywach naturalnych, Takich, co faktycznie istnieją dużo, dużej jak człowiek być może na tej planecie. Przynależność do kolektywu jest przywilejem, jest faktycznie no jakimś tam, powiedzmy, wyróżnieniem, że jakiś gatunek utworzył kolektyw tam na przełomie iluś, iluś tam lat ewolucji i, i po prostu na skutek tego tam zapewnia lepsze przetrwanie populacji itd. itd. Marx i tam inni e, mędrcy w cudzysłowie, czyli, czyli po prostu no, w, ludzie, którzy faktycznie stworzyli bolszewizm, ale, nie, ko, ale nie kol, ko, nie, nic bolszewizm co nie ma nic wspólnego z żadnym kolektywem, bo często potem to słowo było, było wycierana nim gęba przez bolszewików. Że no, my tu skolektywizujemy wieś i to i tamto. Nic takiego nie było. To nie była żadna kolektywizacja wsi, tylko tak się nazwali, tylko to było bandyckie, zbrojne przejęcie wszelkiej własności przez bandyckie wojska bolszewików wszelkiego rodzaju. Czy tam w Rosji, czy w Chinach, czy na Kubie, czy wszędzie indziej, czy w Korei, czy wszędzie indziej, gdzie ten komunizm tam na świecie był. A więc to, 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 to nie ma nic wspólnego z żadnym kolektywem. Yy, tylko w zbrojne, mafijne czy przestępstwo gangsterskie przejęcie po prostu wszelkiego rodzaju majątku i dóbr. I teraz tak dlaczego wielu ludzi jak słyszy słowo kolektyw to, to, to im się zbiera na wymioty ja się nie dziwię, bo to jest właśnie to przekłamanie yy, przez już Marksa i potem wszystkich po nim i przez Lenina i, i Stalina jak najbardziej i tam yy, wszystkich pozostałych komuchów gdzie yy, wycierali sobie gębę tym pięknym pojęciem, jakim jest kolektyw, żeby po prostu upiększyć ten syf, jakim jest bolszewizm i komuna, która się potem z niego wywodziła. A więc jeszcze raz. Kolektyw w przyrodzie istnieje od setek milionów lat, jak nie od miliardów lat, i w rzeczywistości przynależność do kolektywu jest przywilejem a bolszewizm, czekistowski bolszewizm, potem komunizm jest z niego wywodzący i tak dalej. To są systemy zbrojnego przejęcia władzy, dóbr i tak dalej, i tak dalej. I potem pod bronią trzymania wszystkich ludzi, że... pod bronią. No mówię, tworzy się taka postawa hierarchia. Ci, co tam zarządzają tym, potem ci, co muszą to wykonać, czyli trzymać tą broń i reszta... Ten tłum, który musi pod bronią zapieprzać na tą wierchuszkę i trochę na samych siebie, żeby to jakoś tam funkcjonowało w ogóle, żeby do gara mieć co włożyć. Nie? A więc nie, znaczy tak, w rzeczywistości składanie do jednego gara pojęcia bolszewich i kolektyw, to jest zasadniczy błąd, który jest w tematyce właśnie politologicznej, który pokutuje powiedzmy już od stu lat od początku od tego, jak ten cholerny cały bolszewik się utworzył. Za poświęcone czasy uwagę dziękuję, zachęcam do kolejnych filmików, będę tam poruszał też ciekawe jeszcze tematy, jeżeli chodzi właśnie o kolektywidualizm. O, o do zobaczenia, do, do usłyszenia.